Cześć, witajcie. Dzisiaj będziemy robić coś innego niż zwykle, bo dzisiaj przypomnę Pampkowi uprząż. Tak jest, Pampek nie nosi już szorów 2-3 lata, może nawet i dłużej. Już tam sprawdza. Także co, założę mu, zobaczymy jak to pójdzie. Może nawet potem jakąś oponkę dopniemy, będę widzieć jak to wszystko się potoczy. Thank you.
Nie bój się. No zje cię ta opona, ja wiem. Ja wiem, że cię zje. No. Zje ta opona konika. O, stój. No tak. Taki jest ten zestylizowany koń. No. Każe mi coś ciągnąć, to się tuczy. No. Ale idzie super. No. Jeszcze go tak chwilę pomęczę. Nie fizycznie, bo taka oponka dla niego to nie jest żaden wysiłek. Bardziej mu psychicznie to daje trening, bo on się boi, jak takie tłuczące się rzeczy idą za nim. Tak lekko zestresowany idzie, ale nie jest źle. Gdzie tak zakręcasz? Chłopie! Ktoś tam idzie przez krzaki. No. Nie bój się. Nie bój się. Dobry koń. Tak jest. Dorzuciłam drugą oponę. Cięższą niż ta pierwsza. Zobaczymy, jak mu teraz pójdzie. Ruszył koń. Nawet mu to idzie. Nawet mu to idzie, Buniu. Buniu. Może cię do lasu sprzedam, będziesz robić. Nie? Nie naduje. Nie nadajesz się, tak? Absolutnie nie. Ty się nadajesz, żeby jeść, tak? Nie ciebie, tylko ty, żebyś jadł, tak? Rozumiem. W porządku. No to idziemy. Oj, ciężko. Ciężko. Dobry koń. Tak jest. No zobaczcie. Jaki koń pociągowy. Boi się opon. Chodź. Trzeba by ci tu brony dopiąć. Byś bronował plac, co? No. Porobiliśmy kilka kółek na ujeżdżalni ze zmianami kierunku. No i pampero w końcu wyluzował, przetrawił to, co robimy. Także co? Rozbieramy się i pewnie jeszcze pobiega luzem. No. Powiem wam, że przeciągnąłem tutaj kawałek i było co ciągnąć. No wiadomo, że dla pompka to nie był aż taki niewiadomy jaki wysiłek. No i uwiązy ze startu, a nie tylko do prowadzenia wiązania koni. Idealnie do uprzęży też się nadają. Tam się pompunio tłucze. Przyniosłaś jedzenie w tych taczkach? Masz jedzenie? Masz jedzenie czy nie? No już cię rozbieram.
Pampunio, już sobie wstępuję. Idziemy. Halo. Tak? No. Tak, kończymy na dzisiaj. Zostało mi przygotować koniom, dać kolację. I to by było na tyle. Także ja Wam serdecznie dziękuję za obejrzenie tego filmiku i do zobaczenia w następnym.